Kukes vuofta noittineita, koeta kirja ja kappa. Gemina Art Exhibition. Tauvi päftin te oot oloskovas. Olla atja asas noittineita. Tutaj mamy kiermasz, plakat z wystawy, dialog with art. Dwa koty w niszach. Jeden kot, taki bardzo ostry. I drugi kot, ten taki troszeczkę jest bardziej przystępny. Kaplica, która znajduje się w krypcie. Ze złoceniami. Łuciory, czyli pielgrzymka. Three colors. Go, go, go. Znane już z wcześniejszych wystaw. Wieża Babel, też już prezentowana. Miejsca z długą drabiną do nieba oraz wszystkimi językami pomieszanymi. Morning prayer. Statko. Sur. Ten to dosyć groźny jest nawet, muszę przyznać. Tutaj mamy take me up, czyli tak zwanego wisielca. Encrypted message. Quo Vadis, czyli najnowsze dzieło. Pani Elizabeta Chojak-Mysko, co znamy już od dawna, czyli Christian Monastery. Różne cienie. Dalej. Można zajrzeć sobie przez dziurkę. Paw. Też znany z wielu innych wystaw. No i witraże, które dyndały kiedyś na cmentarzu. Rzut oka w tą stronę. Tutaj też mamy babię. Orkiestra. Krajski owoc z wężem. Tutaj mamy pracę Jolanty Jagiello. No, moje koło fortuny. Które wywołuje trochę halucynacje. Dwa kolejne jedwabie. New York 9-11. Tutaj na kracie. Metal Works. No i przechodzimy zaraz do mojej Absolution Machine, która automatycznie rozpoznaje wiarę, religię, w której można się w dość łatwy i prosty sposób pozbyć grzechów. Wystarczy, że się zbliży tam głowę, albo paść można w ogóle całą głową. I uświęcić swoją głowę. To jest wejście do krypty.
Ale tu mamy książkę. Three men in a boat. Tak to sobie trzej panowie z pieskiem płynęli tamizą do Oxfordu. Chapel w krypcie, o czym mówiłem wcześniej. Przepięknymi organami. Które tak wyglądają.